Książę Harry i księżna Meghan już niedługo zostaną rodzicami. Teraz podróżują Lemin. Po Australii, gdzie spotykają się też z panami. Czyżby podczas jednego z takich spotkań książę zdradził płeć dziecka? Zobaczcie. Książę Harry i Meghan mają ostatnio ręce pełne pracy. Tydzień temu ogłosili radosną nowinę, że wiosną 2019 roku zostaną rodzicami i od razu wyjechali w podróż po Australii, Tondze i Fidżi. Tutaj spotykają się z władzami i przedstawicielami państw, i poświęcają też czas swoim fanom. Podczas jednego ze spotkań z fanami, książę Harry przyznał, że chciałby, aby dziecko miało określoną płeć. Jaką? Zobaczcie. Książę Harry zdradził płeć dziecka. Świeżo upieczeni małżonkowie i przyszli rodzice zostali zasypani masą gratulacji, komplementów i prezentów. Dociekliwi fani nie mogli też powstrzymać się od zadawania pytań na temat dziecka i stanu zdrowia przyszłej mamy. Podczas wizyty w Sydney, jeden z panów krzyknął do księcia Harry'ego: gratuluję, mam nadzieję, że to będzie córka. Na odpowiedź Harry'ego nie trzeba było długo czekać. Choć rodzina królewska stara się pewne rzeczy jak najdłużej trzymać w tajemnicy, szczęśliwy przyszły tata odpowiedział na zaczepkę fana krótko i na temat: ja również. Czyżby Harry zdradził płeć dziecka? A może jedynie potwierdził, że rzeczywiście marzy mu się córeczka. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.